papierosem w jednej ręce, z butelką wina w drugiej, książę Harry opuszczał niejedno królewskie przyjęcie. O jego zachowaniu niezgodnym z protokołem lub etykietą pisano wielokrotnie, ale on zdawał się tym w ogóle nie przejmować. Załamany po stracie matki, buntował się przeciw wszystkiemu, co wiązało się z królewskim życiem. Dziś kompletnie nie przypomina siebie sprzed lat. Zobaczcie spektakularną metamorfozę księcia Harry'ego. Sowicie zakrapiane imprezy, paradowanie bez ubrań, palenie marihuany czy papierosów – wszystko pozostawił daleko za sobą. To głównie zasługa wojska, w którym książę poznał smak prawdziwej wolności. To tam nauczył się podporządkowywać zasadom, zaakceptował swoją rolę w rodzinie królewskiej i zachwycił się prostotą życia. Jeszcze kilka lat temu nikt nie przypuszczałby, że książę Harry, wieczny imprezowicz, kawaler i kobieciarz, tak bardzo się zmieni. To również zasługa ukochanej żony Meghan, której teraz to on pomaga odnaleźć się w nowej sytuacji. Dziś kompletnie nie przypomina zbuntowanego chłopca sprzed lat. Reprezentuje królową w zagranicznych podróżach, staje w obronie ukochanej, udziela się charytatywnie. Czy to naprawdę koniec jego buntowniczych wybryków? Wszystko na to wskazuje, choć jak mówi jeden z jego kolegów, on może sprawić, że monarchia przetrwa kolejne 200 lat albo że jutro zadrży w posadach. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o rodzinie królewskiej, zapraszamy na viva.pl.